Zadanie siódme. Funkcja liniowa f jest określona wzorem f od x to się równa minus 2x plus 4. Wykres funkcji f przesunięto wzdłuż osi ox o dwie jednostki w lewo, to znaczy przeciwnie do zwrotu osi. W wyniku czego otrzymano wykres funkcji g. Funkcja g jest określona wzorem. I teraz ja narysuję tutaj taki poglądowy rysunek funkcji f od x. I teraz tak, popatrz, że tutaj mamy funkcję f od x, która jest opisana postacią kierunkową następującą. Ax plus b. I teraz liczba a, czyli liczba, która stoi przy x, nazwana jest współczynnikiem kierunkowym. I w naszym przypadku, czy w zasadzie w przypadku funkcji f od x, ten współczynnik kierunkowy jest mniejszy od zera, co oznacza, że funkcja jest malejąca. Natomiast b to jest wyraz wolny i on oznacza miejsce przecięcia się do kresu funkcji z osią o y, czyli jestem w stanie tutaj stwierdzić, że ta funkcja będzie wyglądała mniej więcej tu w ten sposób. Przy czym jestem w stanie wyznaczyć jeszcze miejsce zerowe. Tutaj zapiszę czwórkę. Jestem w stanie wyznaczyć miejsce zerowe. Miejsce zerowe każdej jednej funkcji to jest taki argument, którego wartość wynosi 0. Dlatego prawdziwe jest następujące równanie. Minus 2x dodać 4 to się równa 0, czyli minus 2x to się równa minus 4 i teraz obustronnie dzielę to równanie przez minus 2, więc x jest równe po prostu 2, więc tutaj będzie dwójka. I teraz popatrz. Na temat miejsc zerowych także mówiłam na moim kanale, także koniecznie też zajrzyj do opisu tego nagrania, znajdziesz tam playlistę do... Znajdziesz tam link do mojej playlisty, w której omawiam własności funkcji w ogóle. I teraz, co my mamy tutaj powiedziane? Mamy powiedziane, że wykres tej funkcji f od x my przesuwamy w lewo o dwie jednostki. Czyli ten wykres funkcji g od x, skoro przesuwamy w lewo, to on na pewno będzie przechodził przez początek układu współrzędny. No bo tutaj, skoro wiemy, że początek układów współrzędnych to jest 0, to tutaj mamy 1, a my przesuwamy ten wykres funkcji f od x o dwie jednostki w lewo, czyli tu będzie jedna jednostka, tu będzie druga jednostka, dlatego wykres funkcji g od x z całą pewnością będzie przecinał oś ox w punkcie x równym 0, co tak naprawdę daje początek układu współrzędny, czyli wykres funkcji g od x będzie przecinał układ w jego początku. Natomiast jak to zapisać rachunkowo? Zapisujemy to sobie w ten sposób, że g od x to się równa. No i teraz ten współczynnik kierunkowy a on zostaje bez zmian. Natomiast z racji tego, że my przesuwamy względem osi x, to rachunki, czy zadania rachunkowe, obliczenia rachunkowe zapisujemy względem x. I tutaj dwójkę zapisuję, no bo przepisuję, przenoszę to o ten wykres funkcji o dwie jednostki. No i wyraz wolny również przepisuję bez zmian. Gdybyśmy mieli powiedziane, że przesuwamy względem osi y, to rachunki, obliczenia rachunkowe musielibyśmy tutaj zrobić względem tego naszego g od x. No i teraz tak, z racji tego, że my tutaj przesuwamy ten wykres funkcji g od x, czy w zasadzie wykres funkcji f od x o dwie jednostki w lewo, to mogłoby się nam wydawać, że tutaj należałoby wpisać minus. Otóż nie, wpisujemy odwrotnie, wpisujemy właśnie plus. No i teraz z racji tego, że mamy taką postać wzoru funkcji g od x, to możemy ją teraz uprościć, czyli ja po prostu zawartość nawiasu wymnażam przez minus 2. I otrzymuję tutaj minus 2x
odjąć 4 plus 4, więc j od x to się równa po prostu minus 2x, więc poprawną odpowiedzią w tym zadaniu będzie odpowiedź B. Mamy tutaj w tym zadaniu do czynienia z funkcją liniową. Na temat funkcji liniowej mówiłam na tym kanale, także jeżeli jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś tych filmów, to koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania. Znajdziesz w nim link do mojej playlisty, w której to odnoszę się właśnie do zagadnień związanych z funkcją liniową. Natomiast na tym kanale rozwiązuję także jeszcze pozostałe zadania z arkusza maturalnego, z matury poprawkowej z sierpnia 2021 roku. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś tych zadań, to też koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania. Znajdziesz tam link do mojej playlisty, w której zamieszczone są wszystkie zadania z tego arkusza.